Cześć, z tej strony Jarpen, witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Dwarven Bike. W momencie, kiedy tam daleko, daleko na dole w Szwajcarii panują czerwcowo-lipcowe upały powyżej 30 stopni, nie pozostawi mi to wyboru, trzeba pojechać gdzieś wysoko w góry, w takie oto miejsce. Przełęcz Grimsel, 2100 metrów z groszami, chyba 164. Zdecydowanie chłodniej, a i tak słoneczko ładnie grzeje. Proszę bardzo, jeszcze mamy śnieg. Przyjechałem sobie w to miejsce, nie ukrywam, autem, żeby wjechać właśnie tutaj, jak stoi ta budka. I wjeżdżamy tam do góry na Panoramasztrasę. Chciałbym Wam pokazać dzisiaj fantastycznych widoków alpejskich, bo tych Alp jest jeszcze na kanale zdecydowanie za mało. Jest to takie małe preludium do tego, co spróbuję może zrobić w tym roku, ale o tym na razie jeszcze nie będę mówił, bo to żeby nie zapeszać. Na razie jest czerwone światło, wjechać nie mogę, zaraz podejdę, spytam, może dla rowerów jednak się da. A póki co widoczki, widoczki, widoczki i jedziemy w trasę. Zapraszam na fajny odcinek z dużych wysokości alpejskiej przełęczy. Jest jeszcze czerwone, teoretycznie nie powinienem wjechać, ale i tak będę potrzebował więcej czasu, więc już zacznę wjeżdżanie. Nie wierzę, że się gdzieś schowam, bo tu zjechanie na trawnik to żaden problem. Panoramasztrasę jest otwierana dopiero na początku lipca. Nawet widzicie jeszcze śnieg, chyba jako jedna z ostatnich lokacji tu w okolicy. I prowadzi aż do zapory wodnej, z której można iść ścieżką do Aare Gletscher, czyli do lodowca Aare rzeki. Tam byliśmy na wędrowaniu, więc karta Wam się wyświetla na ekranie. Bo nie doceniłem wysokości. Chociaż nachylenie 8%. Tyle śniegu jeszcze zostało. To się będzie jeszcze długo topić. Mimo srogiego lata była też całkiem sroga zima. Z tego śniegu tu jeszcze dosyć dużo zostało. Przełęcz otwarto gdzieś 2 tygodnie później niż w ostatnich latach. O, świstak właśnie przeleciał. Wbijała właśnie godzina, jak ruch wachotłowy w przeciwnym kierunku wystartował tam spod hotelu i zbiornika zaporowego. Więc muszę dojechać zaraz dosyć szybko jakąś mijankę albo miejsce, gdzie się będę mógł schować. Zaczyna się delikatny zjazd. Proszę bardzo, pierwsze miejsce, gdzie można sobie robić epickie foteczki. Ile jeszcze wody z gór spływa? Ile jeszcze śniegu zostało? Ale zobaczcie, znowu będzie wjazd na górę, potem zjazd na górę i zjazd. Śnieg się topi, spływa. I dlatego tutaj miejscami takie mokre miejsca są. Temperatura, licznik pokazuje mi 22,9 stopnia. Chyba będzie się musiał trochę dopasować, albo słońce działa. Bo przy wyjściu z samochodu było jakieś 17. Plus wiaterek, to odczuwalna jest nawet troszeczkę niższa. Nie założyłem co prawda nogawek na nogi, ale dopóki jadę jest ok. Jak się zatrzymam, już jest nie ok. Także to tak wygląda. Jest jezioro. Zbiera wszystko wodę z lodowców, tam dalej. No i woda, widzicie, bardzo brudna, typowo alpejska. Po zimie spływa cały brud, pył, piasek, drobiny różne. No i to wszystko spływa potem w dół. I po takich jakichś większych opadach deszczu właśnie woda w rzece Aare, nawet przy Bernie, też ma taki kolor, a normalnie jest krystalicznie czysta. 2237 metrów nad poziomem morza, w tym momencie nachylenie 1%, 2%, także jest fajnie. I tu w cieniu, gdzie nie ma słońca, jedzie się mega przyjemnie. Czuć tlen w powietrzu. Mam gdzieś głowę, że muszę nie będę na rufen, on kommt maschine und nimmt das weg. Ja, aber welche Nummer, ja. Ich glaube, das wäre beste Lösung. Sowieso ist es jetzt fast Zeit, diese Richtung zu fahren. No zobaczcie, tego 5 minut temu nie było. Właśnie spadło. I oni teraz muszą wrócić do tego domu górskiego i zgłosić, że zeszło coś takiego i musi przejechać maszynę i to sprzątnąć. Takie rzeczy. Yeah, I'm not speaking German, yeah, but maybe if we can call to that number, it can help us with information. Yes, I think it will be the best to call them. To call them, then and I think they should speak English as well. Okay. If not, you can give the okay. I will the number to. No, takie rzeczy. Widzicie? Dlatego rower jest lepszy niż samochód.
Dobra, motocykl też by przejechał. No ale taka sytuacja. Pojadę do góry, chwilę mi to zajmie, oni pewnie zdążą zadzwonić. Ale poinformuję jeszcze góry, że zszedł śnieg, żeby przejechała maszynka. Es ist schnell gerade nach unten. Paar hundert Meter von hier. Ja, wir brauchen Maschine, ich glaube. Ja, danke. No, to było właśnie... Chyba ci się zorientowali, albo może mają jakiś podgląd, albo już ktoś zadzwonił. Tak już ratować nie trzeba. Jedziemy dalej. Rower będzie do mycia. 6% nachylenia. Idziemy. I standardowe hasło. Jak jechałem tędy samochodem, to nie wiedziałem, że tutaj jest aż tak stromo. Momentami jest tak jak teraz. Jest to 5% nachylenia. Jest potraktowane jako płaskie. A za chwilę zaczyna się podjazd i tych procentów rośnie, rośnie, rośnie. 3 km za mną, 156 do góry. Także nie ma to tamto. Typowe górskie nachylenia. Zrób to 10 razy, 33 km i 1580 przewyższeń. Także to nie jest takie płaskie, jak mi się wydawało. Cztery kilometry za mną, 207 metrów do góry. A przed wami już na horyzoncie, mniej więcej na wprost, pojawia się Aletsch Gletscher, lodowiec, jeden z dwóch źródeł rzeki Jare, no i jezioro, które jest zasilane przez wodę spływającą z gór, topiącego się śniegu i tak dalej. I zjeżdżamy już na tamę. Ale będzie podjazd z powrotem bolał. Wierzcie mi. Sporo piasku na ziemi, trzeba uważać, wilgotne opony, już jesteśmy pod hotelem, tu podjadę, zrobię ujęcie. O proszę bardzo, zawsze mówię, nasi są wszędzie, patrzcie, rejestracja polska, Kielce. Zjeżdżać tam do tamy, czy nie zjeżdżać? Chyba zjadę, nie? Skoro już dojechałem, no bo co, mam 5 km zrobione. No ale po tych 5 km, 5,5 mam 242 do góry. Już dzisiaj jest zabawnie. Wysokość 2,343. Także jesteśmy jakieś 150 metrów powyżej przełęczy Grimsel. Przy okazji jest to budowla techniczna, która jest elementem całego zespołu, którego celem jest wyprodukowanie energii poprzez spadającą wodę. Czyli jest to jedna z części elektrowni wodnych. Energia z elektrowni wodnych produkowana w Szwajcarii stanowi bardzo ważny procent ogółu produkowanej energii. No reszta oczywiście atom i jeszcze jakieś takie inne tam drobnostki typu wiatr czy tam panele słoneczne. Ale generalnie właśnie atom i właśnie elektrownie wodne. To zjeżdżamy w dół. I zobaczcie, stąd właśnie się też wraca. I póki co jest czerwone. Ale wiemy, że na razie nic nie przyjedzie, bo tam leży śnieg. Co? Może się przejedziemy trochę po zbiorniku zaporowym. Nie powiem, lęk wysokości mój tutaj działa. Temperatura
odczuwalna spadła. Wiatr jest na tyle mocny, że czuję chłodne powietrze przenikające przez moje buty. Także jest całkiem fajnie. Dojeżdżamy do końca zbiornika. I tam zaraz się rozpocznie szlak na właśnie lodowiec Are Glacier. Byliśmy parę razy, odcinek też był w krainie. No i ciak zaliczone. Zbiorniczek zaliczony. I tu się zaczyna szlak. Także wracamy. I teraz widoczek w drugą stronę. Ja Jatarek konkret. O, jakieś autko przyjechało z góry, drugie zjeżdża. Czyli chyba się przebili. Jak woli informacji turystycznej, żeby tutaj dojechać, trzeba wykupić parking 5 franków. Nawet jeżeli nie postoicie, zrobicie dwa zdjęcia, wracacie, to i tak trzeba tą opłatę uiścić. No, wspiera ona tutaj się działalność, odśnieżanie, działalność tych schronisk, restauracji, po to, żeby to po prostu udostępnić właśnie turystom. Także płacimy. No to co? Wracamy. Nie wiem, czy mam bardziej dać kamerę w górę i na górę, czy w dół i na kierownicę. Ale pięknie. Cały mokry jestem. Czy mi się zdaje, czy kropi? Kropi, pada deszcz. Super. Uciekamy. To jest to, co mówiłem, że spadali, oni tu przyjechali i łopatą to odgarnęli. No ale kamper to nie wiem, czy przejedzie, nie? Kamper nie przejedzie. No. No i zjazdu jest koniec. Teraz jeszcze będzie tylko ten końcowy do parkingu. I panorama trasy zaliczona. Takie rzeczy na przełęczy Grimsel. Pojadę sobie jeszcze tylko na samą przełęcz chwileczkę. Pokażę wam, skoro już tu jestem. Nie będzie dzisiaj 40 minut. Hotel Grimselblick i tu w zimie, słuchajcie,
Już wszystko pod śniegiem. Po tej drodze zjeżdża się na sankach w dół, na sam dół. Ja tu zjeżdżałem i prawie się zabiłem. Także trzeba uważać. Sanki bardzo niebezpieczny sport. No i widok na drugą stronę. Zdjęcia sobie z Grimsel nie robię, bo nie podjechałem. W sensie z przełęczą. Także to by było dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że nie wieję Wam za bardzo do mikrofonu. Jeśli podobał Wam się odcinek, zostawcie kciuka w górę. Zasubskrybujcie kanał. Udostępnijcie, pokażcie komuś film. I do zobaczenia w następnym odcinku Krainy RP na vloga rowerowo krajoznawczego ze Szwajcarii. Nie tylko. Cześć. Cześć, kamper. Niemiecki. No to cześć.